jesteśmy niesamowicie wdzięczni za możliwość ćwiczeń na obiekcie szpitala, na remontowanej części. Każdy taki obiekt, każda taka możliwość jest niesamowitą rozwojem dla psów. Nasze psy jeżdżą na różnego rodzaju akcje. Wybuchy gazu, poszukiwania w terenie, poszukiwania gdzieś tam, gdzie osoby są zagubione, potrzebujące. Najczęściej albo bardzo często ludzie nie mają wstępu na te obiekty, dlatego że potencjalnie może się coś stać. Psy robią kawał dobrej roboty, psy ratownicze są najlepszym tak naprawdę narzędziem na chwilę obecną w całym świecie. Psinos nie został zastąpiony jeszcze przez żadną maszynę. Dzięki dyrekcji szpitala mamy możliwość doskonalenia gdzieś tam pracy naszych psiaków i przede wszystkim zdobywania doświadczenia. Kurz, pył, ciekawe zakamarki, długie korytarze, niedostępni pozoranci, którzy są schowani za ścianą. Pies musi przez ścianę, przez otwory w ścianie nawęszyć, sprawdzić, oznaczyć. To wszystko buduje nasze zespoły, więc za to bardzo dziękuję. Na chwilę obecną w naszej jednostce posiadamy 4 zespoły ratownicze specjalności terenowej, czyli z uprawnieniami państwowymi, które biorą czynny udział w akcjach, oraz 2 zespoły certyfikowane do udziału w akcjach ratowniczych gruzowiskowych, również pracujące zarówno na Śląsku, jak i poza Śląskiem, bo różne sytuacje się zdarzają i w różne rejony jesteśmy delegowani. Każde ćwiczenie, każdy nowy obiekt, każde nowe zapachy, każde nowe środowisko jest kolejnym etapem rozwoju naszych psów i doskonalenia umiejętności poszukiwawczych. Użyczenie takiego obiektu, jakim jest szpital, jakim jest remontowane skrzydło szpitala, tutaj, w którym się znajdujemy, jest niesamowitym wkładem w rozwój technologii ratowniczej. To jest naprawdę inwestycja w bezpieczeństwo całej naszej ludności okolicznej i nie tylko, bo bez takich obiektów, bez takich możliwości rozwój jest bardzo utrudniony.